Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem sam, nie ma ze mną ani Kacpra, ani Maćka. Jest za to trener Marek Łukomski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Trenerze, przede wszystkim gratulacje, bo nie mieliśmy okazji rozmawiać od meczów playoff. No, cel osiągnięty. Bardzo fajnie pokazaliście się w tej rundzie z... No w meczach z całym zespołem, szczególnie te mecze w Stargardzie, wygrana. No i niestety porażka po dużej walce, po dogrywce z zespołem z Zielonej Góry. Pokazaliście dużą fizyczność, wszyscy byli zachwyceni tymi meczami. Jak trener teraz na chłodno patrzy na te mecze? Czy można było wyciągnąć z tego coś więcej? Jak to wygląda? Na pewno cieszy to, że graliśmy jak równy z równym, tak? Z zespołem, który wtedy był w formie mistrzowskiej. Byli bez kontuzji jeszcze, mieli może nie wszystkich zawodników, natomiast grali naprawdę najlepszą koszykówkę na ten moment w Polsce. I my się przeciwstawiliśmy temu walcowi zielonogórskiemu. Graliśmy jak równy z równym, natomiast pewien niedosyt pozostaje, bo mimo wszystko liczyliśmy chociażby na to, żeby zakończyć tą serię, albo inaczej, nie zakończyć, rozegrać piąty mecz w Zielonej Górze. I robiliśmy wszystko, żeby te dwa mecze u nas wygrać, natomiast ten drugi mecz, no niestety, przegraliśmy i zakończyliśmy rywalizację 3-1. Było tam wielu zawodników, którzy naprawdę pokazali się z świetnej strony. No, Filip Maczak, Ray Coles, to też przyjście trenera do Stargardu pokazało, że Ray potrafi bronić jedynki, bo to z tego co wiem, to był trenera pomysł. Nick Faust odgrywał mniejszą rolę, ale również dawał od siebie wiele. No, Jay Treat, naprawdę profesor, no i Bailey Steele. Rozmawialiście z tymi zawodnikami, chcieliście zostawić ich na następny sezon, jednak się nie udało. No, na pewno wpłynęła na to cena, bo po tak dobrym sezonie zawodnicy życzyli sobie większych pieniędzy, ale czy było coś jeszcze, co zaważyło na tym, że oni wybrali tą inną ofertę? Rozmawialiśmy z każdym z zawodników. Przedstawiliśmy tym zawodnikom wstępną ofertę, natomiast każdy z tych zawodników chciał poczekać na jakieś inne opcje, na dograć sezon, tak jak Jay czy Omari pojechali do Francji, później dołączył do nich Ray Cowles. Tak więc każdy dostał ofertę, każdy powiedział, że dziękuję za ofertę, natomiast no, wiedzieliśmy, że zazwyczaj tak jest, że zespół, który gra dobrze i bardzo dobrze się prezentuje od pewnego momentu, zostaje później zakładnikiem jakby swojego dobrego grania. I te ceny tych zawodników no, niestety nie pozwalały nam usiąść do tych rozmów jak równy z równym, bo niektóre tutaj, jeden z zawodników na przykład, wiem, że nawet odmówił 100% podwyżki w polskiej lidze, tak? Tak więc no, mierzymy siły na zamiary, chcieliśmy tych zawodników zatrzymać, natomiast no, nie byliśmy w stanie finansowo spełnić ich oczekiwań. No to na pewno budżet nie jest z gumy, że tak powiem. Musimy myśleć o tym, że podpisując jednego droższego zawodnika, decydujemy się, że na innej pozycji będzie ten zawodnik no, troszeczkę tańszy. Po tych playoffach zaczął trener wakacje. Od koszykówki jako trener, ale to nie były w pełni wakacje. Był trener jako ekspert w Polsacie. Jak to wyglądało? Może mimo tego, że jest trener na funkcji trenera, będzie to łączył jakoś, czy raczej nie wiąże trener z tym przyszłości? Nie, to że nie wiąże przyszłości. Na pewno to jest nowe doświadczenie, bardzo ciekawe. Troszeczkę człowiek jednak w tym studiu, mimo studio telewizyjnym, troszeczkę się jednak stresuje mimo wszystko, bo to jest zupełnie inna sytuacja, jak się o czymś naturalnie, w swoim naturalnym środowisku człowiek żyje, przychodzi na trening, ogląda wideo, zna swoich zawodników, rozmawia z nimi, przekazuje im pewne informacje, natomiast w telewizji trzeba też przekazać te informacje tak, żeby one były zrozumiane dla normalnych odbiorców, czyli telewidzów, którzy to oglądają. Czyli nie można powiedzieć tam angielskich terminów bądź jakichś zawiłych formułek. Trzeba to wszystko tak ładnie przedstawić, wyłożyć kawę na ławę, tak powiem dosłownie. Nie wiem, czy nie mówię nie. Mówię, to jest fajne doświadczenie, jak będzie czas wolny od koszykówki w klubie tutaj, to czemu nie? Zawsze trzeba mieć taką furtkę gdzieś otwartą. No oczywiście. Może przejdźmy już do tego sezonu, bo zastępujemy tych zawodników, którzy ze Stargardu odchodzą, innymi zawodnikami.
Z nowych zawodników mamy już Piotra Niedźwieckiego, mamy Daniela Szymkiewicza. Wiemy, czego się spodziewać tak naprawdę od Tomka Śniega, wiemy, czego się spodziewać od Kacpra Młynarskiego. Będzie dwóch młodszych zawodników, Szymon Schmidt, Dominik Grudziński. Jak będą wyglądały role dla nich? Oczywiście już mamy podpisanego również Justina Greja. Czego trener będzie wymagał właśnie od tych nowych zawodników? Daniel Szymkiewicz, Piotr Niedźwiecki, Justin Grey. No bo mają jednak do zastąpienia zawodników, którzy pokazali się w poprzednim sezonie z bardzo dobrej strony. Zespół w tym roku ma być zbudowany tak, że ma być 5 obcokrajowców plus 4 tych takich zawodników starszych, czyli pod kontraktami Tomek Śnieg, Szymkiewicz, Kacper Młynarski i Niedźwiecki. I ta dziewiątka ma stanowić jakby tą główną naszą siłę jako zespół, tak? Plus do tego dwóch młodych zawodników, których powiedziałeś, to Schmidt i Grudziński, którzy będą podgryzali i na pewno nie odpuszczą. Każdy będzie walczył o swoje minuty. Tak więc myślę, że zespół złożony z 11 zawodowych koszykarzy na pewno będzie miał dużą rywalizację wewnątrz swojej grupy. I to się tylko przełoży na to, że każdy będzie walczył o swoje minuty, a jeżeli jest trening dobry, mocna rywalizacja, zdrowa rywalizacja w zespole, to na pewno przekłada się to później na dobre granie na parkiecie przeciwko przeciwnikom w lidze. Justin Grey przychodzi z ligi portugalskiej, ale to widać, że to jest na pewno zawodnik silny fizycznie. To jest to, czego szukaliście u zawodnika na tą pozycję 3-4, bo nie oszukujmy się, prawdopodobnie on będzie zastępował Mateusza Kostrzewskiego, który również cechował się tym, że no, używał tej siły fizycznej. No i tutaj może takie małe zaskoczenie, bo na pewno będziemy, ten zespół będzie budowany tak, żeby był jeszcze mocniejszy fizycznie niż zeszłoroczny. Nie wiem, czy to się uda, bo zeszłoroczny zespół był naprawdę silny, jeżeli chodzi o fizyczność, a tu chcemy pójść jeszcze krok do przodu i budujemy tak ten zespół. Zresztą czy Tomek Śnieg ma 1,90 m wzrostu, czy Daniel Szymkiewicz w okolicach 1,90 m, Justin ponad 1,95 m. Tak więc ci zawodnicy na pozycjach obwodowych będą naprawdę mocni fizycznie i tak chcemy to zrobić, żeby pójść krok do przodu jeszcze względem zeszłego sezonu. A tutaj, tak jak powiedziałem na początku, zaskoczę Cię może, bo on jest przewidywany na pozycję 2-3. Tak więc myślę, że tutaj też nam da na pewno tego atletyzmu na tych pozycjach bardzo dużo. 2-3. To jakich jeszcze zawodników możemy się obcokrajowców spodziewać? Jakie pozycje chcecie zapełnić? No plan jest taki, jak gdzieś od początku tutaj usiedliśmy do rozmów. Szukamy jedynki, czyli typowego zawodnika, żeby zastąpił Jaya, bądź może Jay, jak gdzieś by się udało spotkać, choć to nie jest daleka droga. Natomiast zawodnik z pozycji numer 1, znowu zawodnik z pozycji numer 2-3, też gdzieś w okolicach 1,95 m, 1,96 m wzrostu. Zawodnik z pozycji numer 4-5 i zawodnik z pozycji numer 5. Często pojawia się pytanie, czemu tak długo czekamy z obcokrajowcami? Z tego co wiem, no warto powiedzieć, że obecnie ceny tych zawodników nie należą do najniższych. Cena wraz, no można powiedzieć, nawet z tygodniem spada. Czy to jest powodem tego, że na razie mamy tylko jednego obcokrajowca podpisanego, czy są jakieś inne aspekty, o których my nie wiemy? Generalnie jest tak, że jeśli mielibyśmy zaspokoić tutaj jakby głód kibiców, to moglibyśmy podpisać 5 zawodników w ciągu tygodnia i nie byłoby żadnego problemu. Natomiast my chcemy zrobić, żeby to byli najlepiej pasujący zawodnicy i żeby to była najlepsza wydajność, jakość do ceny. Tak więc przeglądamy tych zawodników. Szybszy start ligi nie pomaga nam w tym wszystkim, bo jak rozmawialiśmy już z kilkoma zawodnikami, których mieliśmy upatrzonych, już byliśmy po rozmowach, no to zawodnik na przykład w ostatniej chwili mówi, a to on jeszcze poczeka chwilę, a to może za mało pieniędzy, a to może to, tak więc no, nie pomaga nam to. Natomiast no mówię, no, my chcemy być pewni naszych wyborów, tak żeby nie było tak jak w ostatnich kilku sezonach, że tutaj robimy troszeczkę, przyjeżdża zawodnik, za chwilę wyjeżdża. Chcemy być pewni albo zminimalizować to ryzyko nietrafionych transferów. Tak więc nie spieszymy się, ale oglądamy, trzymamy rękę na pulsie cały czas i naprawdę wnikliwie sprawdzamy każdy transfer do klubu.
A jak to wygląda z doborem zawodników? Czy celujecie w zawodników raczej sprawdzonych w Europie, czy spoglądacie teraz również zawodników od razu po uczelni, G-League? Jak to wygląda? Jednak to ogranie w Europie, chociaż ten jeden sezon, myślę, że to jest takie dużo większe prawdopodobieństwo, że on zafunkcjonuje w tej polskiej lidze. Tak jak mówisz, jest duże prawdopodobieństwo, natomiast powiem, że my się nie zamykamy na żadną opcję. Jesteśmy otwarci, jeżeli będzie dobry koszykarz zaraz po uczelni, będzie pasował jakby tym systemem swojej koszykarskiej wartości do tego, co my chcemy grać, to my podpiszemy zawodnika po uczelni. Tak? Nie ma dla nas problemu, nie zamykamy się na żadną opcję. Jesteśmy otwarci, natomiast oczywiście też chcemy, żeby zawodnicy byli doświadczeni. Na pewno to jest plus, ale mówię, żebyśmy nie zrobili czegoś takiego, że się zaszufladkujemy sami, że o, po uczelni to nie, albo o, ten za stary to nie, albo o, ten tam nie grał chwilę, to nie. Jesteśmy otwarci na każdą opcję, każdego zawodnika, którego dostajemy, przeglądamy i oglądamy, żeby być pewni naszych wyborów. Na pewno przy podpisywaniu kontraktów pomaga uczestnictwo zespołu w europejskich pucharach. Czy w tym sezonie są przewidywane zgłaszanie się lub skorzystanie z jakiegoś zaproszenia do gry w europejskich pucharach, czy raczej skupiamy się na polskiej lidze? Skupiamy się na polskiej lidze. Ja rzuciłem temat na początku, znaczy przed jeszcze podpisywaniem graczy, że na pewno to będzie jakieś łatwiejsza sytuacja, żeby przekonać zawodników do przyjścia, że granie w pucharach to jest jakby troszeczkę furtkę, otwieramy sobie większą. Natomiast no, dowiedziałem się, że tutaj nie ma pieniążków na to, żeby gdzieś do jakiegokolwiek pucharu dołączyć, bo to są na pewno koszty dodatkowe i nie będziemy grali, tylko skupiamy się na lidze polskiej. W takim razie warto zapytać, jak będą wyglądały przygotowania. Zaczynacie 20 lipca. Tak. I to będzie start tylko w polskiej części zespołu, czy jak to będzie wyglądało? Tak, 20 lipca zaczynamy przygotowania. Przyjeżdżają polscy zawodnicy plus młodzież, którą tutaj będziemy chcieli sprawdzić z grup młodzieżowych. A na przełomie miesiąca będą dołączali do nas obcokrajowcy. Mam nadzieję, że już do tego czasu będą wszyscy podpisani i będziemy później od 1 sierpnia już trenować się w komplecie. Później mamy kilka sparingów, dwa turnieje wyjazdowe. Nie wiem, czy to później wrzucisz w jakiejś tabelce, żeby wszyscy mogli sobie zobaczyć, kiedy ten nasz cały plan ramowy przygotowań. To nie będę tutaj mówił. Natomiast no, kilka jest sparingów do tego, żeby sprawdzić zawodników, którzy przyjadą, w jakiej jesteśmy my formie, w jakiej formie jest zespół. I myślę, że to wystarczy na to, żeby dobrze się przygotować do ligi. A jak wygląda sytuacja sztabu szkoleniowego? Czy już macie podpisanych, że tak powiem, twoich współpracowników, asystent, trener przygotowania fizycznego? Czy wszystko już jest ustalone, czy jeszcze czekamy na podpis? Zostajemy na pewno z Maćkiem. Maciek zostaje moim asystentem, tak jak było w zeszłym roku. Wiem, że Marcin Moros też jest już po słowie, nie wiem, czy już dogadał kontrakt, natomiast wiem, że jest bardzo blisko. Z Wojtkiem sytuacja jest taka, że nie wiem, czy tutaj klub dojdzie do porozumienia i czy nie zastąpi go Maciej Dubi. Tak więc tutaj też jest sprawa otwarta, bo klub rozważa taką opcję. Tak więc no myślę, że jedyna zmiana, jaka może zajść w tym sztabie, to jest Dubi za Wojtka. I tutaj trener Purwieniecki jako kierownik na pewno zostaje z nami. Rozumiem. Sparingi, bo wspomniał trener o sparingach. Większość będzie rozgrywana, tak jak w tej tabelce jest pokazane, w postaci turniejów, jednak poza Stargardem. Chociaż będą sparingi w Stargardzie, czy one będą otwarte dla kibiców, czy możemy się spodziewać, że raczej będą zamknięte te właśnie sparingi? Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby przyszli kibice, natomiast musimy tutaj zobaczyć, czy to będzie jako impreza masowa, bo tam z tego co wiem, to do 300 osób jest, może wejść, żeby nie było imprezy masowej, a też nie chcemy generować jakichś dodatkowych kosztów i obarczać nikogo tymi kosztami, żeby gdzieś na sparingi tutaj, nie wiem, robić bilety, bo to nie o to chodzi. Natomiast wiemy, że kibice są spragnieni i będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby oni mogli zobaczyć te spotkania. Czy już jest jakiś postawiony cel, plan przed następnym sezonem, czy dopiero możemy mówić o tym, kiedy będziemy mieli podpisanych zawodników?
Oczywiście chcielibyśmy już mieć wszystkich podpisanych zawodników, to jest wiadomo, natomiast rozmawialiśmy z prezesami i jest cel, żeby nie było gorzej niż w zeszłym sezonie, tak? Czyli chcemy bić się o ósemkę, tak samo chcemy bić się o Puchar Polski, natomiast no mówię, no czekamy na to, jaki skład będziemy mieli i zobaczymy też, jak inne zespoły będą już kompletowały drużyny, bo nie wiemy, co w niektórych klubach jeszcze się wydarzy, czy gdzieś ktoś nie dołączy, jakiś wielki gracz tutaj, czy nie wiadomo, co z zespołem z Torunia. Tak więc miejmy nadzieję, że sezon będzie podobny do zeszłego. No właśnie, wspomniał trener o tych innych zespołach, bo tak naprawdę to nie tylko u nas jest brak obecnie podpisów. Widać, ewidentnie widać w lidze, że ta karuzela transferowa troszeczkę przystopowała. Chyba każdy tak naprawdę czeka na obniżenie tych oczekiwań zawodników. Myślę, że tak. Myślę, że w pewien sposób tak, bo zauważmy, że teraz zaczęły zespoły z Ligi Niemieckiej podpisywać kontrakty, tak? Za chwilę gdzieś zacznie Liga Francuska podpisywać kontrakty, które może nie tak niedawno, ale później po nas skończyły granie. Tak więc ci zawodnicy dobrzy, topowi czekają na kontrakty z tych zespołów. I jeżeli my chcemy mieć jakiegoś dobrego zawodnika, a w takich celujemy, no to musimy poczekać chwilę, aż ten zawodnik podpisze bądź nie podpisze kontraktu w lidze zagranicznej i wtedy przyjdzie do nas, bądź się zgodzi, bo nie będzie chciał czekać do ostatniej chwili na podpisanie kontraktu w jakimś innym klubie, jak będzie miał ofertę cały czas od nas aktywną. No rozumiem. Mam nadzieję, że poruszyliśmy te wszystkie tematy, o których było ostatnio głośno, gdzie kibice domagali się troszeczkę odpowiedzi. Myślę, że spotkamy się jeszcze raz przed samym sezonem, żeby podsumować takie przygotowania. Na razie dziękuję, no i mam nadzieję do zobaczenia już w pełnym składzie na sparingach i treningach. Dziękuję bardzo, również mam taką nadzieję. My tutaj, mówię, cały czas pracujemy nad tym, żeby ten skład podpisać, natomiast mówię, to nie są jakieś wyścigi na 100 metrów, że kto pierwszy podpisze, ten wygra ligę, tylko tutaj my mamy wystartować dobrze, być gotowi na dobry start w sezonie z dobrymi zawodnikami, których my jesteśmy pewni jako klub.